Wydatki budżetowe skierowane będą głównie na oświatę. 24 miliony złotych przeznaczone będzie właśnie na ten cel. Pozostałe środki to wydatki na administrację i bezpieczeństwo publiczne, 10 milionów i blisko 10 milionów na pomoc społeczną. Na realizację inwestycji skierowane będzie blisko 9 milionów złotych. Za przyjęciem przyszłorocznego budżetu było 12 radnych, 4 było przeciwnych, a 1 wstrzymał się od głosu.